Dzień dobry. Słuchajcie, myślę, że ten hashtag to już rozpoznają wszyscy. Hashtag zainicjowany przez Marka z kanału Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Zainicjowany w celu wyzwania, w celu pomocy Ajwarowi. Czyli bardzo, bardzo młodemu, bardzo, bardzo małemu człowiekowi, który urodził się z wadą serca. Który jest synem naszych ziomków, który jest synem ludzi, którzy dzielą pasję razem z nami, z którymi spotykamy się na zlotach, z którymi dzielimy upodobania do przyrody, upodobania do włóczęgostwa, upodobania do różnych innych dziwnych hobby, które mamy. Słuchajcie, oczywiście tak, wszystkie linki macie w opisie i postaram się zminimalizować czas, który będę mówił o samym problemie, tak? Bo o problemie możecie przeczytać. Czekajcie, bo tu mi światełko trochę ucieka. Natomiast tak pokrótce, Ajwar urodził się z wadą serca. Ajwar ma bardzo mało czasu. I Ajwar potrzebuje kasy na operację. Prosta sprawa, trzeba pomóc. Marek wymyślił takie wyzwanie, które polega na przejściu 16 km, oczywiście, no i wpłaceniu kasy na cel, na Ajwara. Jest bardzo dużo miejsc, gdzie możecie to zrobić, to też macie w opisie. Jest się pomaga, jest skarbonka na fejsie, jest kurczę bardzo, bardzo wiele miejsc. I oczywiście zostaliśmy wyzwani i to wyzwanie podejmujemy z przyjemnością, czy ja podejmuję tak naprawdę personalnie, osobiście, natomiast z pewnych względów zdrowotnych no nie jestem w stanie w tym momencie wykonać tego zadania w sposób, jaki założył twórca. Sorry Maras, przepłynęliśmy razem Izery, ale troszkę się zepsuło zdrowie w tym tygodniu. Ja wiem, że czas jest bardzo ważny, dlatego postanowiłem potraktować to wyzwanie po swojemu, troszeczkę filozoficznie i troszeczkę w taki sposób obrazowy. Myślę, że nie będziesz miał do mnie o to pretensji. Jakby kluczową rzeczą jest czas. Czas, który w zasadzie mamy wszyscy, ale mamy go w różnej ilości. Jedni mają go więcej, drudzy mają go mniej, jednym go brakuje, drugim chyba wszystkim brakuje. To zadziwiające jest, że w tak łatwy i tani sposób potrafimy ten czas trwonić, a tak wielkie nakłady środków musimy wyłożyć, żeby go odzyskać lub zdobyć choćby odrobinę. Dlatego pomyślałem sobie, że ponieważ wszyscy narzekamy w pewien sposób na brak czasu, wszystkim nam brakuje. Ja bardzo mocno narzekam na brak czasu, jednocześnie chyba nie wykorzystując go w pełni, ten, który mam, więc postanowiłem troszeczkę zmodyfikować to wyzwanie i postanowiłem realizować swoje hobby różne w celu wykorzystania tego czasu, który zazwyczaj marnuję. I postanowiłem Was zabrać na taki, na taką wycieczkę. To jest wycieczka bardzo prosta. Słuchajcie, codziennie do pracy jeżdżę tą samą drogą. Codziennie mijam miejsca, które w jakiś sposób mnie interesują i które omijam ze względu właśnie na ten brak czasu. Postanowiłem odrobinę tego czasu właśnie z drogi do pracy wyrwać, żeby zabrać Was w takie miejsca, które przecież są dostępne dla mnie codziennie bez wielkiego nakładu czasu, a które w jakiś tam sposób omijam, nie realizuję swojego hobby właśnie poprzez odwiedzanie takich miejsc, które mnie ciekawią. Są to, w sensie, przynajmniej różniejsze miejsca, bo są miejsca związane z historią, są to miejsca związane z architekturą, są to miejsca związane, kurczę, nie wiem, urbexowe na przykład, tak? Niekoniecznie przecież las, nie wszystkich nas interesuje to samo. Wszyscy kręcimy się wokół, gdyby, pewnej grupy zainteresowań, ale nie wszyscy mamy je takie same. Dlatego myślę, że
ten rodzaj wypadu i trochę takiego rozmyślania filozoficznego na temat czasu, który mamy, który możemy wykorzystać lub nie, może i wam się przyda, może wielu z was ma podobny problem, a może w ten sposób zmotywuje kogoś właśnie do wykorzystania tego czasu, a jednocześnie wzięcia udziału w tym wyzwaniu i w pomocy Ajwarowi. Dlatego zapraszam was na taki materiał hobbystyczny z drogi do pracy. Sorry, ale komary żrą wściekle. Słuchajcie, materiał będzie troszeczkę mieszany. O, widzicie za mną nagrobek. Jesteśmy w miejscu, które mijam codziennie. Codziennie przejeżdżając przez Marysin, jadąc w kierunku Józefowa, w zasadzie mijam to miejsce codziennie i jestem tutaj pierwszy raz, co jest chyba dość smutne. Słuchajcie, tą relację całą będę tak troszkę mieszał, taką fotorelację z relacją wideo, więc mam nadzieję, że wam się spodoba ta forma. Słuchajcie, jesteśmy na Marsinie tak naprawdę, Wawerskim, w Warszawie. Jesteśmy na cmentarzu ofiar wojny, II wojny światowej, czyli na cmentarzu ofiar wojny 39-44. Tak jest ten cmentarz nazwany, tak go znajdziecie na mapie, to jest malutki cmentarz znajdujący się na terenie rezerwatu przyrody Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, bo o, chyba tak to się dokładnie nazywa. Macie bardzo ładnie utrzymany cmentarz, co zadziwiające. Wchodząc tutaj zauważyłem, że no jest gość, który myje pomnik, to znaczy, że ktoś o to dba. Dlaczego to miejsce jest takie istotne? Słuchajcie, może dlatego, że jak się tak dobrze zastanowicie, to w różnych przedziałach historii właśnie czas i jego wykorzystanie było różne dla różnych ludzi. Prawdopodobnie znajdziecie tutaj bardzo, bardzo wiele młodych ludzi, którzy mieli mało czasu na, czy mało czasu do wykorzystania i wykorzystali go tak, jak musieli, a nie tak, jak mogli. Dlatego to miejsce jest takie interesujące. Dlatego w ogóle ta rozkminka filozoficzna, dlatego, ponieważ wydaje mi się, że możemy pomóc komuś w uzyskaniu czasu do wykorzystania. Myślę, że jest nas tak liczne grono, że możemy śmiało, nawet niewielkimi nakładami, zebrać dużą sumę pieniędzy i pomóc dać komuś czas. Dobra, słuchajcie, jesteśmy dosłownie 2 km dalej. Bardzo chciałem tu wejść i korci mnie tu wleść już od X czasu, ale chyba nie wejdę. Po pierwsze środek dnia, a po drugie widzę, że ktoś pozakładał nowe łańcuchy. Znaczy, że w ogóle ktoś tego terenu pilnuje. Tak naprawdę, słuchajcie, przejechaliśmy z ulicy... jesteśmy na ulicy Kajki. A przejechaliśmy z Kościuszkowców, dosłownie jedno skrzyżowanie, no mówię, to jest max 2 km od cmentarza. Słuchajcie, tu jest jeden budynek, strasznie mnie interesuje, bo to jest taki obiekt mocno willowy, który widać, że został wybudowany do pewnego stanu i tak pozostawiony, niedokończony. Co ciekawe, w ogóle tutaj takie domy mocno rezydencjonalne stoją, jesteśmy w takiej okolicy. To jest tam przełom między Wawrem, Marysinem. Tu rzeczywiście była, ona nie jest już teraz taką dzielnicą, powiedzmy, top, nie? Ale kiedyś to była mocno dzielnica top. I bardzo dużo takich obiektów willowych się tu
w tym czasie nastawiało. I teraz słuchajcie, co ciekawe, przechodzimy parę dziesiąt metrów i drugi mamy taki budynek, który widać, że został wystartowany, jego budowa została wystartowana wcześniej i porzucony prawdopodobnie też został wcześniej. Nie wiem, czy go będziecie w ogóle z tych haszczy tutaj widzieli. Poczekajcie, postaram się ustawić tak, żebyście chociaż trochę widzieli. O tam, słuchajcie, stoi sobie budynek, o, który już jest zarośnięty, gwarant wam daje, że tu ze 20 lat się nic nie działo. Ale teren też jest ogrodzony dość dobrze i na pałę się tutaj tak wyjść nie da. Więc co, zaraz odpalimy wiertaliot i spróbujemy polatać nad tymi obiektami. Zobaczymy, co tam w ogóle, czy w ogóle coś widać i co widać, tak? W ogóle tego typu obiekty strasznie mnie interesują, bo one mają jakąś tam swoją historię, tak? I nieważne, czy są to obiekty przemysłowe, fabryczne, których też jest od metra poopuszczanych, czy są to obiekty prywatne, one zawsze wiążą się z jakąś historią. Z jakiegoś powodu nie zostały skończone, z jakiegoś powodu zostały opuszczone. Mieliśmy długą taką historię na temat tego, czy robienie czegoś dla następnych pokoleń w ogóle ma sens. Zobaczcie, no stoją wielkie obiekty, które jak gdyby nikt ich nie skończył, czyli następne pokolenie albo go nie było po prostu, no albo tego nie uciągnęło. Co jest dość istotne jak gdyby w kwestii przekazu całego materiału, o tyle, że jak gdyby czas trzeba umieć wykorzystywać, tak? No dobra, słuchajcie, w swojej pokręconej filozofii, albo pojmowaniu filozofii, zabrałem was w miejsce, które jest dla mnie alegorią wykorzystanego czasu. Czasu, który przemija, dostajesz go, wykorzystujesz, koniec, tak? Czasu, który obrazuje, że różne, na różnej przestrzeni historii ludzie mieli różne możliwości do wykorzystania czasu, tak? Wiadomo, że zabrałem was na cmentarz ofiar wojennych, tak? Czyli ludzi, którzy mieli dość po pierwsze ograniczone możliwości wykorzystania czasu, a po drugie jak gdyby uwarunkowania historyczne bardzo mocno wpływały na to, w jaki sposób ten czas wykorzystują. Zabrałem was w miejsce, które jest dla mnie później oczywiście, jest dla mnie alegorią czasu zmarnowanego, dlatego że podejmowanie się wyzwań, których istnieje duża szansa, powiedzmy, niewykonania, no to dla mnie jest marnotrawstwem czasu. Można by było ten czas poświęcić dużo bardziej, ciężko powiedzieć, owocnie, tak? Natomiast w taki sposób, żeby go lepiej wykorzystać, tak? Natomiast myślę, że to też jest kwestia jakby takiej indywidualnej oceny. Postanowiłem zabrać was jeszcze w dwa miejsca. Jedno z miejsc, w które chciałem was zabrać, niestety zostało zburzone, co jest smutne, i zburzone i wykorzystane przez dewelopera, a zgodnie z tym, co chciałem wam pokazać czas jak gdyby wykorzystany, czas niewykorzystany. Chciałem wam pokazać czas zamrożony, w moim pojmowaniu oczywiście, tak, pokrętnym, i czas uratowany. To są jak gdyby cztery rzeczy, które bardzo chciałem wam pokazać. I teraz zabieram was w miejsce, które jak gdyby jest dla mnie takim
dość mocno wyrazistym obrazem czasu zamrożonego, czasu zatrzymanego, jak gdyby nie dla oczywiście twórcy, no bo dla człowieka czas płynie i to jest jak gdyby nieuniknione, natomiast jak gdyby wykorzystanie czasu przez ludzi powoduje, że coś po nich zostaje, coś dobrego, coś często niedobrego, tak? Często pozostawiają po sobie jakąś spuściznę, dzięki której kolejni ludzie mogą się rozwijać lub kolejni ludzie mogą wykorzystywać jak gdyby swój dany czas bardziej owocnie, czegoś się nauczyć, czegoś się dowiedzieć, coś obejrzeć, coś zobaczyć. Takim przedstawicielem oczywiście chyba najbardziej popularnym czasu zamrożonego w zasadzie powinno być muzeum, tak? Bo to chyba takie naturalne, tak? Że tam jak gdyby odtwarzamy czas, który był dla danego okresu przedmiotów. Natomiast dla mnie na przykład taką alegorią czasu zamrożonego jest często gęsto architektura. Architektura, która oczywiście jest mniej lub bardziej ciekawa, natomiast ponieważ pracuję w Józefowie, ja jestem pod Warszawą, pracuję w tak zwanym pasie nadwiślańskim, gdzie jest dość popularny, chociaż niestety już zanikający powoli, taki nurt, można by powiedzieć, architektoniczny, który został nazwany Schwiedermajerem. Oczywiście podczas gdy się tworzył, nie był tak nazwany, on został nazwany tak już w XX wieku. Nurt jest z przełomu XIX i XX wieku. Jest to nurt domków, jak przeczytać na Wikipedii, jest to nurt architektoniczny domków letniskowych. Zaraz Wam pokażę, że to wcale tak, kurczę, nie do końca letniskowych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pokażę Wam, że jest to coś dość mocno osobliwego, szczególnie dla naszego regionu, dlatego że jest to zabudowa w pełni drewniana. Jest to zabudowa kubaturowo dość duża i dość mocno się wyróżniająca. Ja oczywiście szukałem, mam jeden obiekt, na którym jak gdyby chcę zakończyć ten film, natomiast szukałem obiektu, który no niestety jest nadgryziony już troszeczkę właśnie zębem czasu, natomiast jest doskonałym przedstawicielem tego nurtu. Nie jest architektonicznie zbyt bogaty. Jeżeli wpiszecie sobie w internet, w Google'a Schwiedermajer, to zobaczycie, że potrafią być to naprawdę budynki trzykondygnacyjne, pięknie zdobione w drewnie, naprawdę, kurczę, coś super. Ale są też budynki, które są bardzo jak gdyby proste w swojej konstrukcji. Tam na przykład, tam jest dom mieszkalny, nie będziemy tam ludziom zakłócać spokoju. Jest bardzo prosty, architektonicznie całkiem nieźle utrzymany. Niestety w bardzo wielu przypadkach właśnie tutaj na przestrzeni Otwock Józefów to jest takie trochę, te Schwiedermajery są takim trochę przedstawicielem slumsów. Bardzo często, niestety nawet jako zabytki padają ofiarami deweloperów, dlatego że Schwiedermajery są w bardzo dużej mierze objęte ochroną zabytków, ale są w pełni z drewna, więc wiadomo, że jak są w pełni z drewna, to jakoś tak, jak je kupuje deweloper, to łatwo im się płonie. I bardzo dużo już takich budynków, które jeszcze pamiętam z dzieciństwa, czy powiedzmy z czasów szkoły średniej, kiedy zaczynałem się pałętać w tych regionach, już dzisiaj niestety są kubką zgliszczy spalonych. Sprawy często gęsto są nawet dosyć głośne, natomiast no niestety jakbyście sobie poczytali troszeczkę o tych Schwiedermajerach, to bardzo dużo padło już właśnie łupem deweloperów, ale bardzo dużo jest wykorzystywanych, bardzo dużo jest odnowionych. Jesteśmy na terenie ośrodka wychowawczego, o ile się dobrze zorientowałem po tabliczkach gwiazdowych. I są tu dwa takie obiekty. Pokażę Wam ten, który jest no, do renowacji zdecydowanie, ale pokażę Wam taki, który jest utrzymany spoko. I mam nadzieję, że zrozumiecie, jakby patrząc na budynki, szczególnie drewniane, które mają ponad 100 lat, jak gdyby w jakiś sposób pojmuje właśnie ten zamrożenie czasu, wykorzystanie czasu w taki sposób, żeby go troszkę zamrozić, więc zapraszam Was serdecznie do obejrzenia Schwiedermajerów.
No dobra, słuchajcie, jesteśmy w ostatnim miejscu, widzicie, jestem za płotem. W zasadzie chodzi nam o tenże obiekt tutaj. Przyjrzyjcie mu się dokładnie, dlatego że nawet ja w swojej niebywałej wyobraźni nie jestem w stanie wyjść z podziwu, jak ten obiekt został odrestaurowany. Znalazłem go w internecie już jakiś czas temu. Był strasznie zrujnowany. Wyobraźcie sobie, że generalnie ta cała budowla, która ma tak naprawdę w kilku miejscach trzy kondygnacje, to również jest konstrukcja drewniana i to również jest konstrukcja tak jak te, które wam pokazywałem dosłownie przed chwilą, tak? Tylko że tutaj ktoś jak gdyby odzyskał czas, odkupił go, tak? Ktoś poświęcił czas po to, żeby ten obiekt w całości odrestaurować, żeby mogły się z niego cieszyć, oglądać i korzystać kolejne pokolenia. Ja patrzę, czy tu gdzieś się da przejść, ale wydaje mi się, że może być z tym problem. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, niestety obiekt, który chciałem wam pokazać, czyli pensjonat Armada Górewicza w Otwocku, jest jeszcze placem budowy. I nie to, że mnie nie wpuszczono, po prostu mnie stamtąd wyrzucono. No, jak gdyby naturalny, że nie biorę udziału akurat w tej budowie, więc nie pozwolono mi tam wejść. Więc będziemy się posiłkować zdjęciami z drona i nagraniami z drona. Mam nadzieję, że drona mi nie strącą. Ten obiekt wybrałem przecież na trasie w sumie do swojej pracy, żeby zobrazować to, w jaki sposób jest zobrazować odkupienie czasu, bo jak gdyby na tym mi filmie zależało, żeby wam pokazać, że nie zawsze jest tak, że coś jest nie do uratowania, nie zawsze jest tak, że ludzie nie mogą zrobić czegoś dobrego. Jeżeli w ogóle w jakikolwiek sposób zrozumieliście to, co chciałem wam powiedzieć, tak, o czasie wykorzystania czasu, to jesteśmy na finiszu tego, co pozytywne, czyli tego, że można coś zrobić. I tu właśnie gdyby zwracam się do was. Słuchajcie, cały film, wracając do początku, jest po to, żebyście wzięli udział w wyzwaniu Walk 16 Challenge. Cały film jest po to, żebyśmy uratowali Ajwara. Cały film jest po to, żebyśmy zebrali kasę na operację jego serca. Cały film jest po to, żeby dać dzieciakowi możliwość spożytkowania czasu tak jak on chce, żeby miał ten czas i mógł go spożytkować tak jak chce. Znaczy, przekaz, słuchajcie, chyba prosty, nie? Warto pomagać, warto wykorzystywać czas, który jest nam dany, bo nawet jeżeli da się go kupić, to jest to bardzo, bardzo ciężkie do zrobienia i myślę, że pomożecie małemu.
w zebraniu kasy na operację. O. I słuchajcie, wyzywam. Kogo wyzywam? Wyzywam Jacka Welwikinga, dlatego że siedzi Bidok w samochodzie, nagrywa 6-minutowe filmiki, dlatego że nawara psuje się co 10 minut, więc jak gdyby, a jak mu się zepsuje, to nagrywa w garażu. Więc wyzywam Cię, Wiking, do wzięcia udziału w wyzwaniu. A myślę, że nie będziesz miał problemu z pomaganiem. Wyzywam Orlanda Krzyżanowskiego. Mieliśmy okazję się poznać na bodaj na Piesze przez Bory. Więc Ciebie też wyzywam do wzięcia udziału w wyzwaniu. Wyzywam brygadę YouTube'ową Militariów.pl. Wiem, że grubo, ale czekacie 2 tygodnie na kolejne nowości, a myślę, że drzemie w Was wielka siła pomagania, więc może się przyłączycie do wyzwania i pomożecie nam uratować serca Iwara. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego materiału w taki czy w inny sposób. Mam nadzieję, że przyłączycie się do wyzwania i mam nadzieję, że jak gdyby wspólna siła pomagania, która od zawsze była wśród ludzi kochających outdoor, bushcraft, survival, tudzież wszelkie inne nazwy, formy aktywności, którą spędzamy, będzie silna w Was i pokażecie, że możecie. Jeszcze jest trochę kasy do zebrania, sprawdzałem wczoraj, jeszcze brakuje kasy, czasu jest coraz mniej, więc trzeba się sprężyć. O, słuchajcie, publikujcie zdjęcia, publikujcie filmy z podejmowanego wyzwania i pomagajcie. I zdrowia Wam życzę przede wszystkim, żebyście mogli wykorzystywać czas najlepiej jak możecie. O, i pozdrawiam Was serdecznie z tego miejsca.